Naszym zadaniem Akademii jest wychowanie zawodników, żeby tu właśnie grali, gdzie my siedzimy teraz, na tym stadionie. Przeze mnie, że tak powiem, może tak, ale miałem przyjemność trenowania wielu naprawdę wybitnych nawet zawodników. Ja wielu zawodników prowadziłem do ligi. To jest wielka frajda dla trenera, ale dzisiaj ja wtedy jako trener ligowy wyciągałem ich albo z juniorów, albo z rezerw, ale dzisiaj to ja ich szlifuję z moimi kolegami, bo to nie jest tylko moja zasługa, to podkreślam cały czas. Tu każdy gdzieś dołożył swoją pieczątkę, swoją dłoń. Mi się udało tylko doprowadzić to do tego, że byliśmy na pierwszym miejscu. Ale jeszcze raz podkreślam, z ludźmi, którzy też ze mną współpracowali, bo to jest sukces całego klubu, nie tylko Jana Żurka, tylko całego klubu. Ja mam, podkreślam, wielką frajdę, że mogę wychować chłopców do Górnika, że mogę im pozwolić się rozwijać, że mogę im zmienić horyzonty. Mam sporo im do przekazania. Uśmiecham się, jak widzę, że chłopcy robią postępy. To jest niewyobrażalne, piękne, a młodzież jest inna. Zawodnik doświadczony, zawodnik ligowy, ma swoje nawyki, swoje jakieś tam przywary, a młodych można nauczyć bardzo dużo. Oni wierzą w trenera jak w Boga. Ja jestem dla nich bardzo ważną osobą, chyba najważniejszą, bo oni kochają już piłkę, są zaszczepieni. I to jest piękne, jak oni robią postępy. Ja cieszę się niezmiernie. Nie chodzi tutaj o te mistrzostwo, bo oczywiście trudno powiedzieć, żebyśmy się nie cieszyli. Ja się cieszę z tego, że ci chłopcy się cieszą, jak się rozwijają, jak ta piłka sprawia im przyjemność. To jest to, co jest takie piękne i to, co mnie rajcuje, to, co mnie wprowadza to, że mam uśmiech. No to jest piłka. Rozpoczęliśmy dwa mecze z bardzo utytułowanymi drużynami w rozgrywkach juniorskich, bo pierwszy mecz graliśmy z mistrzem aktualnym wtedy kraju i potem graliśmy w Poznaniu z Lechem. Oba mecze przegraliśmy, ale chłopcy zagrali dobre spotkania. Nawet trenerzy tych drużyn przeciwnych chwalili drużynę za postawę, bo ten wynik mógł być diametralnie inny w jednym i drugim meczu. Ale to jest piłka. Poprawiliśmy pewne rzeczy. Piłka ma też to, że jest nieprzewidywalna, że te wyniki mogą być różne. Te pierwsze mecze, które żeśmy grali po tych porażkach, były, powiedziałbym, takie kluczowe do tego, co chłopcy robili na treningach. Potrafili na przykład wygrać nawet grając dziesiątkę przez większość spotkania. Takie mecze budują, takie mecze cementują, takie mecze dają wiarę w to, co robią. I to było widać z każdym meczem. My graliśmy w każdym meczu o zwycięstwo, to też jest bardzo ważne, bardzo istotne. I graliśmy do końca, bo wiele tych meczy, trzeba powiedzieć, wygraliśmy w doliczonym czasie gry, co już stało się naszą jakąś specjalnością. No nawet tak było w ostatnim meczu. Podnosiłem zawsze, że najważniejsza jest drużyna. To wszystko robimy dla drużyny, bo tak jest. To jest sport zespołowy. Jeżeli ktoś będzie chciał grać indywidualnie, to po prostu nie ma prawa bytu. To jest sport zespołowy. Oczywiście przy tym wypływa, kto jest lepszy, kto lepiej realizuje, jak się adaptuje do piłki seniorskiej, bo trzeba powiedzieć, że ci chłopcy naprawdę trenowali jak ligowi piłkarze. Oni mieli takie obciążenia, tak duże, że, ale jak się przekonali, warto, prawda? Warto ciężko pracować, warto się poświęcić i oni naprawdę wykonali tutaj mega pracę.